Hej kochani, witam Was serdecznie. Tu Aleksandra z horoskopem tygodniowym od 4 do 10 maja. Wróżba wyboru. Wobec tego wybieracie kartę, która Was w jakiś sposób przyciąga. Najbardziej. Karta numer 1, karta numer 2, karta numer 3. Myślę, że to dobrze widać. Jeśli nie, to powiększymy je. Przynajmniej na razie. Karta numer 1 2 i karta numer 3. Wcale lepiej nie widać przynajmniej. Wydawać by się mogło, ale nie do końca. Dobra, wybierajcie. Coś tam widać. To się za bardzo nie, w ogóle się nie zastanawiać, co tam jest na tym obrazku. Teraz widać kable, a nie o to mi chodziło. Dobra, już kabelków nie ma. Jeden, dwa, trzy. To wygląda, to znaczy może nie wygląda. Dla mnie to wygląda jak taka macica perłowa, jak perła. Zresztą teraz usłyszałam, że właśnie te najszlachetniejsze perły. Rodzą się przed obliczem dnia, przed obliczem dnia na ołtarzu dnia, coś takiego na ołtarzu dnia. To teraz dla wszystkich mówię, bo, bo jeszcze tutaj nie zdążyłam tych kart zabrać, a po prostu usłyszałam o, o jakiejś najszlachetniejszej perle, która się jakoś tam na ołtarzu dnia rodzi, więc ja oczywiście zawsze muszę wszystko sprawdzić, to co słyszę. Więc szybciutko tylko zerknę o co chodzi tutaj z tą najszlachetniejszą perłą. Która na ołtarzu dnia ma się narodzić. Zresztą tu mamy ten kształt, tu mamy jakby część i tutaj w karcie, tutaj w kształcie, właśnie tu też tak wygląda jak taka perełka otoczona promieniami słońca. Właściwie wszędzie tu tę można dostrzec. Jak się chce to się zobaczy. O właśnie, jak zechcesz to zobaczysz. Tak teraz to mocno czuję. Ten tydzień taki będzie, jak coś zechcesz to zobaczysz. Najszlachetniejszą perłę na ołtarzu dnia. Pytanie, co jeszcze będzie ołtarzem dnia, bo jak tak zaczniemy rozkminiać wszystko to, co ja słyszę, to do rana nam zejdzie. Co tu, o co tu chodzi? Odwrócony król Boław Odwrócona gwiazda, aha. No właśnie, to jest sznur pereł, który się rozsypał. Te gwiazdy tak wyglądają. Jak sznur, sznur pereł, który się rozsypał. Teraz słyszę, nie pozwólby na rozsypanie się jakiegoś sznur, sznura pereł, żeby te perły, czyli to, co wartościowe, perły są czymś wartościowym, tak, były w tym i odwrócony, a mieczy proszę później nie mówić, że wszystkie karty były odwrócone, bo nie były. Ja jej dokładnie przytacowałam. Odwrócony król buław, to jest taka energia, która Niedobór energii, ja bym powiedziała. W tym tygodniu, tak ogólnie, widzę, że tu może być mała sprawczość. Wiecie, co w czym ta mała sprawczość wasza, takie, takie, takie trochę splątanie emocjonalne może być spowodowane tym, że tak bardzo trudno będzie dochodzić albo swoich praw, albo yy, po prostu spełniać swoje marzenia. Jakieś marzenia, jakieś zamiary, jakieś plany, gwiazda się odwraca, odwraca się as mieczy. To jest takie troszeczkę bycie między młotem i kowadłem. Energia jest jakby w blokadzie, jakby nie można było albo rozwiązać jakiegoś problemu nurtującego, albo nie można było właśnie nawlec te wszystkie, te wszystkie perły, czyli jakieś tam cele swoje, czy, czy, czy jakieś. Na, na jedną niteczkę, tak? Żeby to wszystko uporządkować, żeby to wszystko zgromadzić na, na tym takim jakimś widocznym i realnym poziomie. Tutaj mamy. Ja nie powiedziałabym, że to jest od razu jakiś pech, tak? Jakiś pech, ale raczej tu widzę jaką, jakąś taką niewydolność działania i niemożność też podjęcia decyzji, czy. czy, czy bo macie tutaj ochoty mo, ochota będzie na jakąś taką kategoryczność. Być może i te perły się rozsypią, dlatego że odwrócona gwiazda y, mówi tutaj, że y, niestety. Jakieś zamierzenia nie będą mogły się zrealizować, tak? Tak, jakby właśnie ten miecz tutaj miał coś przeciąć, ale ja widzę, że i te perełki się tutaj rozsypią. I co tutaj się rozsypie? Porządek, bo tu widzę, że sporo będzie ograniczeń. Wiecie dlaczego? Bo ja tu widzę ten taki saturniczny saturn satur, saturniczne przewidywanie i zorganizowanie, które jest w rozsypce w odwróconym asie mieczy. I to się tutaj coś rozsypuje, dlatego że ten król była w odwrocie pokazuje kogoś, kto, komu zabrakło dyscypliny w tym tygodniu. Tak? Bo tak w pozycji prostej to on jest wymaga, wymagającym, przełożonym. W odwrocie to jest ktoś, kto jest zdezorganizowany. Zdezorganizowany, czyli jak tu widzę, energia tygodnia, Dezorganizacja. Tu nie można połączyć tych, tych, tych wszystkich elementów w, w jakąś całość i mamy jakieś zatrzymanie, nie? Znowu, już tak myślałam, że może przyszły tydzień będzie taki bardziej strategiczny. Niestety, no, odwrócony król Buław, mistrzem strategii nie jest, nie, nie jest, nie jest. I tu się obawiam, że po prostu. Yy, no nie będzie tego impetu i rozmachu w przyszłym tygodniu, nadal, nadal. Yy, natomiast co tutaj będzie zamiast, yy, zamiast rozmachu? Właściwie pewne takie przeciwieństwo, to znaczy, że yy, no, brak jakiejś równowagi zdecydowanie. Yy, tu widać pewną taką yy, impulsywność i... Yy, Wiecie co? No, bo ten odwrócony król pokazuje mi po prostu, że takie też wycofywanie się z ryzykownych jakichś przedsięwzięć, coś co będzie zbyt ryzykowne albo nie będzie gwarantowało takiego realnego efektu, czegoś namacalnego, to tutaj widzę chęć wycofania się z czegoś. W tej karcie często widzę taką nieodwzajemnioną miłość, bądź pech w miłości, bądź po prostu m, pokazuje się energia, jeśli nie to, no to, to, to najzwyczajniej w świecie brak wiary w siebie, czy, czy brak wiary w jakieś przedsięwzięcie. Z czego to może wynikać? No najprawdopodobniej właśnie z jakiejś indolencji, nie? W odwróconym Asie Mieczy, bo tutaj nie ma, nie ma jasności, tutaj nie ma rzeczowości, nie ma obiektywizmu, to się odwraca, odwraca, czyli coś jest po prostu niejasne nadal, coś jest nadal nieoczywiste, tu mamy jakieś wewnętrzne zatargi, mamy jakieś takie sprzeczności tutaj w tym odwrocie, tak? Sporo właśnie sprzecznych energii, sporo sprzecznych energii, które pokazują mi, zwłaszcza w odwróconej karcie gwiazdy, że, kochani moi, mamy taki, mm, taką, taką, taką arogancję. Ja tu widzę arogancję władzy, tu w tych dwóch kartach. Tutaj dodatkowo arogancję sądów. Generalnie, słuchajcie, to wygląda mi, wszystkie trzy karty wyglądają jak fizyczna albo umysłowa choroba. Zwlekanie z czymś doprowadza, doprowadzające do wycieńczenia i rozczarowania. Układ tych trzech kart właściwie tak wygląda. <laughs> Czyli, mm, no to cóż ja będę mówiła, nie? Tak sobie, dosyć taka. Yy, no, rozczarowująca generalnie energia, która pokazuje zwlekanie z czymś, odwlekanie czegoś w nieskończoność, nie? No dobrze, to tak ogólnie, naprawdę ogólnie. Teraz już zobaczymy w szczegóły. Kto wybrał jedyneczkę? Dobra, dwójka idzie na bok. Trójka tak samo, zostawiamy jedynkę. Jedynka, obalanie stereotypów. Dobra, przetasuję te karty. Tutaj sobie z boku je przytasuję, żeby po prostu. Było to wszystko bardziej widoczne. Czasem chcecie widzieć i mnie, i karty. To jest niemożliwe. Albo ja, albo karty. Nie mam odpowiedniego sprzętu, żeby robić zrzut i tu, i tu. No niestety. W nadziei na lepszą przyszłość, również finansową, powiem tylko, że może to będzie kiedyś możliwe. Yy, dobra, obalanie stereotypów. O co tu może chodzić? Co będzie energią dominującą? Ja myślę, że poświęcanie jakiegoś sposobu myślenia, nie? Bo to jest jakieś takie artystyczne oświecenie. W tej karcie tu widać mm, tego mistrza, artystę. Artystyczne oświecenie, które jest wynikiem poświęcenia właśnie yy, jakiegoś sposobu myślenia. Tu się obala stereotypy. Także doprecyzujmy wobec tego. Bo tak to mocno czuję, że to będzie o to chodziło. Natomiast, co tutaj jest taką energią dominującą wokół ciebie? No właśnie, tamten as mieczy się odwracał. Sporo było jakiegoś takiego zwlekania, zamieszania, coś tam się nie mogło spełnić, dopełnić. Wiecie co? No, tutaj jest y, trójka mieczy, nie? Trójka mieczy jest zawsze takim no rzeczywiście jest poświęceniem tu się w trójce mieczy coś poświęca ale to jest takie poświęcenie które pokazuje ból serca dokładnie nie ból serca serce jest tutaj zranione tu jest sporo smutku i żalu i to jest energia dominująca wokół ciebie od razu mówię że to nie ty tylko energia wokół ciebie będzie właśnie taka stereotypowo, yy, związana właśnie z jakimś stereotypem, który powoduje sporo zamieszania jakiegoś takiego właśnie smutku i żalu z tym związanego, tak? Yy, od razu powiedziałam na początku, że coś tu trzeba będzie poświęcić w tym tygodniu, ale po to, żeby uzyskać oświecenie, to może być artystyczne oświecenie, to może być jakiekolwiek inne. To może być wewnętrzny pokój i spokój, odzyskanie po prostu yy, po jakimś zniszczeniu yy, aspiracji, nadziei, natchnienia, przewodnictwa, czegoś takiego. Póki co jeszcze ten tydzień tym nie będzie. On będzie dosyć taki bardzo pełen zamieszania, bo tu i kwadratury i pełnie księżyca będziemy mieć kiedy? W środę albo w czwartek, tak? Chyba w czwartek. To jeszcze sprawdzimy. Zresztą na pełnię księżyca będę robiła yy, o, odrębne, odrębny rozkład. Więc po prostu yy, to jest taka energia, słuchajcie, yy, nie tyle wasza, co wokół was, tak? Wokół was w tym tygodniu jest yy, sporo yy, smutku po prostu. No, widać na tej karcie. Ta osoba wesoła nie jest, tak? Łza spływa po policzku. Dodatkowo tu pojawia się to serduszko, czyli emocjonalne jakieś cierpienie. Sporo niepokoju, prawda? Poza tym, że tutaj mamy w okolicy Ciebie, często ta karta pokazuje jakieś tam trójkąty małżeńskie bądź separację. A może faktycznie jakaś część jedynek zdecyduje się na separację w tym tygodniu, tak? Albo ból i cierpienie jakieś emocjonalne będzie związane z separacją, a mal wiecie, jak z jakąś separacją, z oddzieleniem, bo tu też widzę takie oddzielenie. Czego od czego, konkretnie ludzi, czyli kogo od kogo. Tu jest jakiś po prostu rozdział, czyli no są ludzie gdzieś w jakimś oddaleniu, tak. I to jest powodem być może tych łez, czy kryzysu stosunków partnerskich, bo tu często są właśnie, tu jest kryzys, kryzys bo tu jest Saturn w wadze, czyli takie ograniczenia w relacjach, nie? Tu są po prostu pokazane ograniczenia w relacjach wokół ciebie. Wokół ciebie. Yy, no, powiem tak, yy, czyli macie taką energię yy, bardzo yy, emocjonalnie zabarwioną, i ta karta mówi: Spójrz w czyjeś łzy, dlatego że ta łza powie ci wszystko, tak? Wystarczy spojrzeć, a ta łza powie ci wszystko. To jest właśnie na tej karcie, taka jest symbolika, tak? Ta, ta łza powie ci wszystko, czy obawy są prawdziwe, uzasadnione, czy nie. Taka tutaj jest energia dominująca. Zobaczymy dlaczego, z czego to się bierze, jak się mają do tego te stereotypy. stereotypy. Poświęcenie czegoś, wiecie, tu widać jakieś poświęcenie czegoś. Mogą być tu jakieś kłótnie, mogą tu być jakieś takie właśnie wymiana jakichś takich różnych punktów widzenia. I widać, że to nie jest przyjemne. Ktoś tu krzyczy, wymachuje rękoma, a ta osoba nie chce słuchać, tak? Mówię, tu jest poświęcenie czegoś. Tak wydaje mi się, że tu właśnie jakiś sposób myślenia. Ym, I to nie będzie łatwe, prawda? I to nie będzie łatwe. Zobaczmy tutaj, bo tu są takie emocjonalne też ym, separacje, takie właśnie rozstania, czy, 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 czy przebywanie w jakiejś odległości, ktoś jest daleko od kogoś. I tutaj właśnie też są pokazane takie um, tęsknoty. Z czego się bierze ta energia? Co ta, łza, bo to było powiedziane, ta łza powie ci wszystko. No i dokładnie, tu aż się wylewa. Ale słuchajcie, tu naprawdę jest, w energii dominującej jest, tu się wylewają emocje, tu są łzy, tu jest płacz, tu jest wszystko co związane, czyli jednak emocjonalne, jakieś tu zranienia widzę u jedynek kurcze, no Związane z czym? No bo jednak te trzy mieczy wbijają się w samo serce, nie? Ale w coś czystego, niewinnego mam wrażenie, tu znowu jest ta Eucharystia, to była ta perła, o której mówiłam, tam jakiś ten sznur pereł się rozsypywał, jakby jakieś uczucia się rozsypywały, jakbyście emocjonalnie mieli być w rozsypce. Nie podoba mi się ta energia, bo to, co jest związane z trójką mieczy, no może chodzi tylko o oddalenie emocjonalne w tym tygodniu i nic więcej, ale to na pewno jest związane z wszystkim tym, co jest w Asie Kielichów, czyli z miłością, z przyjaźnią, bądź z twórczością, tak? No, ten As Kielichów tutaj leży u podłoża tej sytuacji, czyli jakieś sprawy miłosne, ewentualnie. W Asi Kielichów też mamy początek, nie? Początek. Hmm, tak jakby tutaj hmm, jakiś impuls miłosno-uczuczowy hmm, powodował tutaj sporo wylanych łez w tym tygodniu. Dobra, to jest tak naprawdę energia wokół Was. Natomiast co jest w Was? Zobaczymy energię transformującą, tak? To, co jest w Was. Bo to w ogóle nie musicie być wy, tylko to, co się wokół was tutaj rozgrywa i ma wpływ. Natomiast energia transformująca, to co jest w was, czyli ta zmienność i efekt, zobaczmy, transformująca. No, królowa kielichów, cały czas jesteśmy w temacie miłości. To, to co to was tutaj transformuje, albo słuchajcie, to jesteście wy. Wy jesteście w, w królowej kielichów, czyli, czyli w tej właśnie wylewających się uczuciach miłości. I, ale tu widać właśnie, że ta energia transformująca, czyli transformacja, może dokonywać się przez kobietę. Królowa Kielichów jest często terapeutką, jest no bo to jest lekarka, tak, lekarka serc i dusz, bądź też przede wszystkim serc i dusz, w drugiej kolejności lekarz rzeczywiście. Tu może być w ogóle też na takim poziomie ciała i fizyczności. Yy, literalnie, choroba serca, prawda? Choroba serca, ale na szczęście tu widzę w porę przeprowadzoną też jakąś interwencję. W ostatniej chwili, niemniej jednak, będzie yy, inna odsłona. Natomiast yy, trzymajmy się tego, co wcześniej, czyli tu spraw uczuciowych, bo tak tu najbardziej to widzę. Yy. Że to, co wokół przetransformować, też może wasze serce, tak? Bo waszą duszę. Tu widzę właśnie taką możliwość. Albo poprzez tą kobietę, tę kobietę, to może być często yy, rak, skorpion, ryby, ktoś z trygonu wody, bądź z elementami. Tego trygonu w swoim kosmogramie, czyli dużo raka, dużo ryb, dużo skorpiona, coś takiego. Za sprawą tej kobiety możecie przechodzić przez jakiś proces transformacji w tym tygodniu, ale to jest transformacja głównie serca i duszy. Takie ocieplenie wizerunku tu widzę, ale trzeba będzie rzeczywiście jakieś oświecenie uzyskać, zdecydowanie. Jeszcze doprecyzuję na jaki temat. A druga rzecz, jaka tutaj jest związana z tą królową kielichów, no to faktycznie yy, zmienne, z, bo, tak, bo tutaj mamy zmienność pokazaną, nie? Zmienne będą, y, zmienność taka, taka rotacja uczuciowo-biłosna, taki trochę roller coaster. Lepiej gorzej, lepiej gorzej, lepiej gorzej. Przyciąganie, przyciąganie, odpychanie, przyciąganie, odpychanie. Coś takiego tutaj widzę, nie? Ta królowa kielichów ona jest jednak bardzo emocjonalna, o tym pamiętajmy. Bardzo emocjonalna, często ma skłonność do przesady i to jest w was. Wy możecie mieć, kochani, taką emocjonalną skłonność do przesady, czyli nadreakcji tak, na pewne tematy, zwłaszcza tutaj te tematy miłosne. Gdyby to nie miało dotyczyć uczuć, to po prostu jesteście w takiej energii. Wiecie czego? Takiego samorealizacji po prostu powiedziałabym. Jesteście w przepływie, bo tu jest przepływ, i tu jest przepływ. Więc paradoks może polegać na tym, że jakiś ból serca. Związane właśnie z, z, z miłością jest elementem tutaj waszej twórczości, więc wy po prostu twórczo tutaj wykorzystacie to. Ale widzę też takie kompromisy, takie po prostu to nie jest ja myślę, że tak, że będzie w tym tygodniu kontakt, wiecie, z osobami bliskimi sercu, z którymi się bardzo różnicie, bo w obalaniu stereotypów trzeba się zmierzyć z energią przeciwną, niejako, nie? Tu widać, czyli i tu też. No i to wiecie, tu jest właśnie takie połączenie tych dwóch energii, czyli z jednej strony zmiany na lepsze, a z drugiej strony jakaś konieczność właśnie poświęcenia czegoś, bo tu jest poświęcenie czegoś, zdecydowanie. Czyli w sprawie stosunków i kompromisów ja tutaj widzę, Taką siłę refleksyjną, gdzie te uczucia mimo wszystko się umacniają. Więc dobra wiadomość jest taka, że najprawdopodobniej pomimo jakichś tam, no widać, konieczności tutaj, no dojścia do jakiegoś kompromisu, może nawet po jakiejś walce, bo tu widać walkę i tu też, tu nawet walkę samego ze sobą, taką emocjonalną, dochodzicie do jakichś kompromisów w tej królowej kielichów, tak. Mniej fałszu, mniej napięcia, mniej zdenerwowania, coś takiego. A tak w ogóle to widzę też spory przepływ, taki twórczy, nie? Przepływ twórczy, który może być spowodowany właśnie y, sytuacjami emocjonalnie skrajnymi. Raz lepiej, raz gorzej. Tu coś takiego y, widzę. Y, coś tu jeszcze miałam sprawdzić, teraz już zapomniałam. Y, co w tym tygodniu Ci się uda, zobaczymy. Jedynko, co w tym tygodniu tutaj się uda? Siła i moc. Tak, odzyskujesz siłę i moc. Zdecydowanie tutaj jest z odzyskiwanie sił. Być może właśnie to, co wcześniej mówiłam o tym planie fizycznym, odzyskiwanie zdrowia. Tu, bo tu są zmiany na lepsze pokazane po właśnie jakimś takim silnym, emocjonalnym wstrząsie bądź bólu serca. Jest odzyskiwanie sił. To też ta królowa kielichów w mi na ten temat powiedziała. I, i w, tutaj odzyskujecie sił, siły i moc, często zdrowie, siły witalne, lepiej się po prostu czujecie. Co się jeszcze udaje? Jeżeli um, od jakiegoś czasu tutaj kobiety chciały przeprowadzić jakiś detoks, zmianę diety. Um, Jakąś kurację. To to tutaj się może w tym tygodniu również udać, tak? Natomiast, co się nie uda, bo tu się najprawdopodobniej coś nie uda, bo trzeba będzie coś poświęcić, więc zobaczmy, co się nie uda. Odwrócona ósemka mieczy. Czyli w rezultacie się uda, to bardzo dobrze, że na pytanie, co się nie uda, poprzez podwójne zaprzeczenie karta się odwraca. To powiedziałabym bym, bym tak, że wam się podwójnie uda, co? Wyjść z <laughs> pułapki własnego umysłu, ale tu mamy dwie osoby. Tu jest obalanie stereotypów, tu są dwie osoby, każda pozamykana w swoim świecie, to o czym wcześniej mówiłam, dokładnie tutaj mężczyzna. Ma swój świat, jakieś poglądy, wyobrażenia, kobieta tak samo. Tu była pokazana jakaś separacja, tu są zmiany na lepsze, tu jest odzyskiwanie sił i tu też jest w... przepływ. Jesteście w przepływie. I to się udaje, a nie udawałoby się yy, wyjście z tej sytuacji, a karta się odwraca poprzez podwójne zaprzeczenie, wiecie, co się udaje? Udaje się wyjść z yy, dwojgu ludzi najprawdopodobniej z jakichś swoich ciasnych takich działeczek, działeczek, działeczek i, i uzyskanie jakiegoś oświecenia, wglądu w coś tak czuję, w co to będzie wgląd, zobaczmy, w co uzyskacie wgląd i myślę, że dwie strony, bo tu są dwie strony zaangażowane w jakiś kontekst miłosny. Odwrócony pustelnik, tak, jest przewartościowanie jakiegoś celu. To jest karta panny. Panna tu może mieć jakiś związek. Widzę tu kilka znaków, właśnie trygon wodny, widzę pannę i widzę lwa, ewentualnie ktoś z trygonu ognia pustelnik nam się odwraca, czy jest wyjście z samotni, z tych pozamykanych światów, z tych pozamykanych światów, tu widzę większy przepływ, większą radość, mimo wszystko, nie? Ja sądzę, że ta energia, która tu w otoczeniu jest, energia tego smutku i żalu, i ona dominuje, powoduje, że wy sami czujecie, że tak dłużej nie można, tak? Że trzeba po prostu gdzieś powychodzić z jakichś swoich Pustelni, samotni i jaskiń, i odosobnień, bo tu widzę wyjście, jest przewartościowanie. Yy, także w sumie fajnie. Zobaczmy teraz na koniec tutaj synteza, czyli wynik tego tygodnia dla jedynek. Odwrócony cesarz, no tak, jakieś bariery puszczą, tutaj się rozlatuje. Wiecie co? Na siłę, właśnie to, co było trzymane tu w ósemce mieczy, nie? Ten ciasny, mały światek się rozlatuje. Trochę to takie przypomina takie bezprawie, bo tutaj nie ma porządku, nie? Tu nie ma, tu się, tu się rozlatują stare posady, ja bym powiedziała, tak. Stare posady. Ja tu widzę często taką um, ciepłą posadkę, budżetówkę, ale to jest wywalone do góry nogami, to znaczy, że takie coś nie ma prawo, prawa bytu, bo jest już takie zatęchłe, takie ciasne, takie ograniczające. I po prostu wychodzicie. Wychodzicie z, z jakiegoś takiego więzienia, które nazwałabym. Um, Dokładnie, stereotypem, słuchajcie. Wychodzicie z więzienia stereotypu. Tu jest władza, ale to jest takie właśnie w negatywie, tak? Czyli błędne odczuwanie swojej siły i mocy, a tu masz prawdziwą siłę i moc, tu odzyskujesz prawdziwą moc. Natomiast yy, tu jest utrata yy, jakiegoś takiego, wyjście spod władzy też pseudoautorytetu, nie? To co było też tam na początku w rozkładzie w Odwróconym Królu Buław, który jest pseudoautorytetem, on nie potrafi zarządzać. Więc tu mamy po prostu ograniczenie, no, tu widzę po raz kolejny, tu masz obalanie stereotypu, tu masz obalanie stereotypu, tu jest wyjście z jakiegoś właśnie swojego ciasnego świata, tu też jest jakieś przegrupowanie, opuszczasz pustelnie. Tu jest przepływ, z zewnątrz widać, są takie energie właśnie, które się jeszcze ścierają, zmiany na lepsze yy, z tym z, i, 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 i przepływ z, z jakimś bólem serca, no ale jednak jest odzyskiwanie sił, czyli całe czytanie jest w gruncie rzeczy bardzo pozytywne. Tak pozytywnym akcentem zakończę, bo ja widzę, że ono jest pozytywne, jest naprawdę pozytywne, rada, rada dla jedyneczek. Jaką jedyneczki macie radę, zobaczmy, ha, ruszaj w nowe i tu masz też zaufanie i zmiany na lepsze, jest, jest przepływ, tak, ruszaj w nowe z pasją, radością dziecka, z optymizmem, generalnie słuchaj, więcej optymizmu, bo dookoła tu mogą płakać, nie, widać, jest smutek, jest żal. Więc powiedziałabym, żeby się nie poddawać tym, 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 tym zewn jakimś tym wpływom zewnętrznym, bo rada jest taka, żeby mieć więcej optymizmu. A może wy wyruszyć na wycieczkę też, słuchaj, bo tu jest często pokazane, to jest karta drogi, nie? Piesze wycieczki tu często są pokazane, wędrówki. No to może być taka rada dosłownie. Z beztroską, z poszukiwaniem radości. To jest takie dziecko, które, które właściwie... Ma wiele wiary w, w, w świat, w siebie, w sens życia w ogóle, i właśnie to, że będzie lepiej, tak jak tutaj ten Askielichów pokazuje, to taka jest rada. Ja bym powiedziała, że po prostu więcej optymizmu, nie? I ewentualnie wiecie co? Skoro tutaj jest karta początku, karta miłości, po jakimś przewartościowaniu, przez wyjściu właśnie z jakichś pułapek, kryjówek. No, to właśnie to karta zaleca. Być może właśnie poszukiwać tej miłości, niewykluczone, że to o to może chodzić, bo tu sporo jest kart uczuć, prawda? Więc może to jest dobry kierunek. To już sobie oczywiście spróbujcie dopasować, bo każdy będzie miał inną sytuację. Ale ja widzę, tak, tu jest karta potencjału, tu jest karta potencjału. I królowa kielichów też niesie sporo potencjału. Poza tym ta jedenastka. Siła też tu jest duży potencjał, i siła, więc y, można zaczynać coś nowego ze świeżym spojrzeniem. W ogóle premiowane będzie świeże spojrzenie na sytuację, y, która związana jest właśnie z obalaniem jakiegoś sposobu myślenia żeby uzyskać to oświecenie. A tu jeszcze na koniec korci mnie, żeby zobaczyć, czym to oświecenie może być, jak was tu oświecić może, czy co was oświeci. Ja nie wiem, czy ja o to pytałam, ale to nie, nie jest dość jasne dla mnie, więc sprawdzę. No zobaczcie, szóstka kielichów. Dokładnie, tu, tu wygląda mi to na miłość, bo tu jest spotkanie kogoś z przeszłości. To jest karta karmiczna, to jest często karta bratnich dusz. Także w kontekście głupca, asa kielichów to jest nowe spojrzenie na miłość być może z kimś z przeszłości, ale to wiecie, kto z przeszłości to może być? To może być ktoś nawet z poprzednich inkarnacji w szóstce kielichów. Naprawdę. A druga opcja jest taka, że świeże spojrzenie na jakiś taki, na Wasze dzieci na przykład, bo tu jest karta dziecka, i tu jest karta dziecka. Być może, nie? Na, na sytuację związaną z, z dziećmi. Albo w ogóle to jest takie poszukiwanie dziecka w sobie i tu tak samo, nie? Więcej takiej świeżości. A co was tu może oświecić, bo pytałam? Hmm, to wiecie co? No właśnie to, że może ta osoba jakaś nowo spotkana, to jest bratnia dusza w szóstce kielichów, jakaś. Może żeście sobie tego nie uświadamiali i sobie właśnie dopiero teraz uświadomicie. No, oczywiście tu jest jeszcze inna opcja, bo tutaj jest często powrót, słuchajcie, do szkoły i do przedszkola, kochani. Ha, 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 właśnie. Słuchajcie, tu jest nowy początek, po prostu otwierają prawdopodobnie przedszkola. Tu jest przedszkole, to jest ten kindergarten, to są dzieciaki, nie? I głupiec też jest dzieciaki, Po prostu wychodzi z pustelni, idzie do szkoły. Opcja, słuchajcie, bardzo prozaiczna, że wasze dzieci, jeśli takowe macie, wracają do, do przedszkola, bo to, to jest właściwie wcześniejszy taki etap nauczania. Szkoła podstawowa, przedszkole, tu nie ma y, tych tych szczebli wyższych, nie? To są małe dzieci. Może o to chodzić? Mówię może, nie musi, to jest y, jedna z wielu opcji. Y, I jeszcze inna, żeby temat wyczerpać, bo zawsze lubię tak do końca, oczywiście... No to powiem Wam, że tu jest jakiś yy, początek z tym. Nowy początek, początek z dawnym kochankiem. O, coś takiego. Coś takiego, naprawdę. Nowy początek z dawnym kochankiem. Z tym, że ten dawny kochanek to może być z tego życia albo, tak jak wcześniej powiedziałam, yy, sprzed wielu, wielu inkarnacji. No i tyle, nie? Także tu widzę, że. Yy, tu mamy słońce w skorpionie, czyli dodatkowo nam się odsłania ktoś z znaku być może skorpiona, niekoniecznie. Dobrze, dobrze, dołączam do talii, myślę, że tu jest jasne wszystko. Dobrze, 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 zaraz do, to muszę podołączać, żeby przetasować, bo tutaj nie mogę mieszać tych talii. Więc przetasuję, a dwujeczka chwilkę poczeka. Zobaczmy, co tu, chociaż to tutaj macie. To wygląda jak Atlas, który trzyma ten, yy, jak, jak w wojnie tytanów trzyma yy, akurat tu nie całą kulę ziemską. Hm, powiedziałabym, połowę świata na swoich barkach. Tak możecie się czuć, jak ten Tytan, Atlas mitologiczny. Tu jest oparcie. Ja myślę, że to będzie kwestia, właśnie. Taka, na czym się możecie w tym tygodniu dwójki oprzeć? Na kogo można liczyć, na kogo nie, ewentualnie, no, czy Wam można ufać też i się oprzeć na Waszych silnych ramionach, czy tam nie wiem, zaufać, tak? Oparcie, oparcie duszy tu akurat jest bardziej pokazane, czyli nie. Żeby się podpierać kimś i nie upaść, to nie o to chodzi, tylko opar... duchowe oparcie. Tak bym powiedziała. W czym, z kim znajdziecie duchowe oparcie? Myślę, że ten tydzień Wam udzieli odpowiedzi na to pytanie. Komu można zaufać? Tu mamy 6-6, jest jakieś takie mistrzostwo pokazane. Na kim się można oprzeć? Komu można zaufać? Komu nie? Ale też sami możecie być przetestowani w tym tygodniu, czy można wam zaufać, czy też nie. Jeszcze drugą talię przetasuję, bo tak będę sobie w tym czasie z wami rozmawiać i tasować. Też tu widzę taką schizmę, podobnie jak jedyneczki miały, bo tu jest tylko połowa świata, tu nie ma całego. I tak moc i 6-6, taki podział jedność, wielość w jedności. Widzę to bardzo wyraźnie, wy może nie, to postaram się wam wytłumaczyć. Widzę taką właśnie schizmę, ale ta tęcza ty tutaj świeci nad tą połówką. Tu może chodzić o połówki też brakujące. Schizma między jakąś zdolnością poznawczą, tego za bardzo nie widać, bo on to trzyma na głowie, a sposobem wyrażania może uczuć, coś takiego, że na przykład wiesz, chcesz coś powiedzieć, a to tak jakby głos uwięzł w gardle, nie? On tutaj nie może ust otworzyć. Dlaczego? Albo może, tylko mówi o czymś, o czym wcale powiedzieć nie chce, czyli myślisz co innego, mówisz co innego i jeszcze robisz coś innego. Nie wiem, tak mocno to poczułam, że tu jest właśnie taka schizma, taki rozdział, nie? Czy się mylę, czy nie? Mogę się nie mylić, bo mamy znowu arcytom, arcykapłankę, która bardzo tutaj nawiązuje do tego atlasa. Oparcie, oparcie, tak? Jeżeli już oparcie, no to w, nie wiem, tutaj w jakaś kapłanka się pokazuje. Komu można, na komu można ufać, zapytałam, tak? I to jest też energia dominująca wokół ciebie. Dwójki będą miały, energię wokół, wokół, będą miały wokół siebie energię kapłanki, czyli energię duchowe. Tu mamy oparcie duszy i arcykapłanka jest energią medytacyjno-duchową. Czyli tak... Yy... Literalnie to może być dla mężczyzn, mężczyzno drogi, Twoja żona, po prostu, kapłanka domowego ognistka, która może być dla ciebie oparciem, Twoja partnerka życiowa, najczęściej długoletnia, może być też kochanka, ale też długoletnia, bo w arcykapłance mamy długi staż, tak bym to określiła. To jest jedna opcja. A druga myślę, że będzie dotyczyła większości, tak? Bo to co powiedziałam wcześniej, to jest dosyć takie specyficzne. Natomiast tutaj. Będziecie mieć taką stabilność, fundament i takie oparcie w energii kobiecej, bym powiedziała. W energii kobiecej. To jest jakiś pobożny strażnik uczucia. To jest każda kochająca kobieta, tak naprawdę, jest taką kapłanką. Czyli albo w jakiejś kochającej kobiecie, to równie dobrze dla mężczyzn może być matka, siostra, córka. Ktokolwiek, kto Was kocha, albo ewentualnie mamy yy, myślę właśnie dla większości, niezależnie od płci, energię intuicji głębi, świętą wiedzę, tak? To jest pamięć, tu jest pamięć. Tu jest to jest energia pamięci. Yy, czyli tak, yy, to, co was wspiera, to myślę energia kobiet. Czyli dla kobiet też, inne kobiety, albo wy same. Yy, macie tutaj silną intuicję, na czym się można oprzeć. Tak najbardziej jeśli chodzi. Mężczyźni mają tu jakby inaczej nieco. Mężczyźni na tej energii kobiecej zdecydowanie. A oglądający mnie teraz i słuchające kobiety zdecydowanie najbardziej mogą się oprzeć i zaufać na innych kobietach, nie na mężczyznach. Ja tu bardziej widzę właśnie mm, taką mm, energię. Yy... Energię, energię, energię bardzo taką wspomagającą, intuicyjną. Która um, potrafi ci udzielić każdej odpowiedzi, także kobiety, które będą miały jakąś huśtawkę nastrojów, jakoś tam będzie gorzej im w tym tygodniu, to możecie liczyć na dobrą przyjaciółkę, koleżankę, kogoś, kto was wesprze, do kogo można zadzwonić, z kimś się spotkać i porozmawiać. Generalnie tutaj pomocna będzie dla was energia kobieca, i ona dominuje w tym tygodniu tutaj w, w przypadku dwójeczek, tak? I jeszcze chciałabym doprecyzo ten, doprecyzować tę energię arcykapłanki. No, psze, no fajnie. Bo tu piątka mieczy się odwraca, czyli yy, koniec z wyścigiem szczurów bym powiedziała. Koniec z wyścigiem szczurów. Piątka mieczy w pozycji prostej oznacza bardzo niedobrą energię. Nie lubię tej karty. Taki wyścig szczurów, taki, takie dążenie do, do celu po trupach, takie w ogóle, żeby. Yy, to jest też taki pies ogrodnika, wiecie? Yy, sam nie mam. Albo no tak, sam nie mam i nikomu nie dam, albo coś tam mam, ale z tego nie korzystam a, a, i nikomu nie dam, nie? Nie, nie podzielę się. Karta się odwraca. Yy, więc arcykapłanka, kim jest? Jest osobą czy taką energią w tym tygodniu, która pomaga Wam rozprawić się z energiami właśnie takimi nietolerancyjnymi, z pesymizmem, z jakimiś nieudanymi przedsięwzięciami. Możecie liczyć na jej radę, tak? Yy, tu może w otoczeniu być taka sytuacja konkurencji czy walki, ale to jest takie pyrusowe zwycięstwo. Tu nigdy nikt, tu nikt, nie, wygr nikt nie wygrywa, nikt nie przegrywa. To jest po prostu pokazana taka, yy, taka pyskówka, taka, wiecie, takie, takie po to tylko, żeby się pokłócić. Pogderać i to do niczego nie prowadzi, nie? Bo tu sporo jest nietolerancji, takiego pesymizmu, czyli faktycznie to, co powiedziałam, to jest ta schizma między zdolnością poznawczą a sposobem wyrażania uczuć. Być może po prostu wy sami będziecie w energii tru tr trudności wyrażania swoich uczuć, może tak być, że będziecie chcieli coś powiedzieć, coś wyznać, z czymś się podzielić, z, ze światem jakimś pomysłem. Ale w obawie przed nietolerancją czy niezrozumieniem, głos wam w gardle uwięźni i tego nie powiecie. To jest coś takiego. Zobaczmy energię transformującą, czyli zmienność i efekt to, co tutaj do was dojdzie i was jakoś tam spróbuje efektywnie wami potrząsnąć. Koło fortuny super, super. Tu się zakręca to koło fortuny czyli mamy taką energię zmian. Tak czułam. Pytałam o transformację i dokładnie kartę transformacji maczę. I dokładnie kartę transformacji maczę. Rzeczywiście dowiecie się ko na kogo można liczyć, na kogo nie. Będzie można liczyć w tym tygodniu na arcykapłankę, nie będzie można liczyć na tak zwanych towarzyszy broni. Którzy najprawdopodobniej zostawią was i sobie pójdą. O, ko o kogo tu chodzi? Yy, o ludzi którzy już was zawiedli to nie jest tak że wy ich nie znacie ludzie którzy was zawiedli wcale was nie rozczarują oni po prostu jakby będą wciąż tej samej energii to jest jedna z opcji w każdym razie tu jest taka akceptacja początku nowego etapu bo to do jakiegoś nowego etapu ma was doprowadzić w tym ten tydzień będzie dosyć istotny bo tu widzę istotną transformację z przeznaczenia tu widać taką konieczność. Yy, czy w ogóle, słuchajcie, nie można uniknąć jakiejś zmiany. Dlatego ja muszę zobaczyć konkretnie, na czym ta zmiana będzie polegała. Bo tu widzę, że jakaś zmiana się w Was samych dokona. W tym tygodniu. I zobaczmy, doprecyzujmy, jakiej zmiany nie unikniecie w tym tygodniu. Ósemki kielichów. Mm. Rozpoznania. Kto jest kto komu mogę ufać, komu nie to jest dokładnie pokazane. Ale to wami mocno zakręci, ja widzę. To wami mocno zakręci. Wstrząśnie wręcz, bo tu jest wstrząs pokazany. Duchowy wstrząs jest pokazany, duchowy wstrząs. Dlaczego? Bo w ósemce kielichów no to jest sporo smutku i żalu. Dlaczego? Bo my tutaj się zaczynamy orientować właśnie co trzeba za sobą zostawić, z czego trzeba zrezygnować, z czego, z kogo, jakich ludzi pozostawić, porzucić, pracę, obowiązki. Dokładnie, z czegoś tutaj musicie, znaczy musicie. No tak to mi wygląda, że, że będzie konfrontacja z, z taką koniecznością, no po prostu rezygnacji, tak, z, z jakiejś części obowiązków swoich, czy z, konkretnie z jakiegoś człowieka. Generalnie tutaj w ósemce kielichów, dlaczego ten człowiek tak tutaj siedzi i się przygląda tym 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 kielichom, które ma przed sobą? I w dodatku zobaczcie. Um, nie wiem, to jakieś trzy czy cztery stoją, reszta jest przechylona, inne leżą. O, zresztą on na jakichś gruzach siedzi, nie? Jakaś część waszego życia jest zburzona. Tu widać tu była wojna. Nietolerancja, pesymizm, zemsta, fanatyzm, jakieś niezrozumienie, oszustwa. Kłamstewka, podstępy, takie różne nieciekawe energie. Na szczęście jest ktoś w rodzaju kapłanki, na kogo można liczyć. A druga rzecz, albo same na siebie kobiety możecie liczyć po prostu, dlatego że tutaj to, co wami tak mocno w tym tygodniu wstrząśnie, to tak naprawdę jest to, z czym wy, czego świadomość macie, tak mi się wydaje. Że tu jest coś do pozostawienia, tak? Jakieś głębokie przemyślenia, jakaś głęboka motywacja przychodzi związana z. Porzuceniem toksycznych rzeczy, spraw i ludzi, bo w ósemce kielichów zawsze porzuca się coś, co było toksyczne. W ósemce kielichów zostawiamy za sobą to wszystko, co nie służyło po to, żeby sobie znaleźć więcej w życiu wolności. O to chodzi, tak? Dwójki będą chciały więcej wolności. Ruszą, hmm, pewnie jeszcze nie w tym tygodniu, na poszukiwanie nowego partnera, ale tu widać, że koło się zakręci w tę stronę, czyli to zdecydowanie może być jakiś przełomowy moment nie, w Waszym życiu, już w tym tygodniu, gdzie nie tylko sobie uświadomicie, ale być może już zaczniecie coś z tym robić, jakiś teren swój nie niekomfortowy opuszczać. <laughs> Dobrze, czy mam tu coś jeszcze do dodania? No chyba tak, dlatego że karta ta jest specyficzna. Tu plaża się pokazuje. Ja mówiłam o perle na początku, a tu jest plaża. Chyba nie bez znaczenia. Wrak statku, nie? Jakiś kraj obraz nadmorski. To jest porzucenie przedsięwzięcia. Mm, ale widzę tak, że y, to porzucenie przedsięwzięcia jest związane z silną potrzebą szczęścia, tak naprawdę. Z silną potrzebą szczęścia. I. A tu w kontekście arcykapłanki widzę zupełnie nowy punkt widzenia. Zobaczmy na co. Nowy punkt widzenia na co, kochani, kochane dwójeczki. Nowy punkt widzenia na co w tym tygodniu. A, no na energię związane z kłamstwami, oszustwami, twoimi bądź cudzymi. Podstępy, kłótnie, kradzieże, kłamstwa, pustosłowia, zdrady, tak? Plany jakieś, które właśnie rzeczywistych efektów nie przyniosły. W każdym razie coś Was zawiodło. Tu widać zdradę, tu widać zdradę. Czuliście się zdradzeni. Czuliście albo czujecie się zdradzeni, albo po prostu no słuchajcie, sami też mogliście się dopuścić zdrady. No trzeba też przyjąć taką ewentualność, że nie zawsze wszystko co złe to oni, a my to zawsze tacy czyści i kryształowi, nie? No, za dużo kłamstw, jest kradzież, wykradanie energii, wykładanie pieniędzy, czasu, wszystkiego. Po prostu ta osoba się na tej karcie zakrada, ale ona jeszcze wraca po coś, nie? Wraca, żeby, bo zapomniała jeszcze czegoś, więc wraca, jeszcze wraca, żeby, żeby, żeby zabrać, żeby zabrać, no cokolwiek, no. Mogą być tacy powracający, tutaj zwłaszcza dla mężczyzn, jakieś kobiety mogą przyjść do was, które was opuściły, ale jeszcze po coś przyjdą, bo zapomniały, tam nie wiem, szlafroczka na przykład. To jest, ale to będzie najprawdopodobniej pretekst, bo tu widać podstępnie. Równie dobrze, to wy możecie w taki sposób reagować, ale nie, tu widzę transformację waszą, więc po waszej stronie to raczej jest energia. Zupełnie inna, że wy macie dosyć jakiejś toksyczności, zdraty, kłamstw, takich rzeczy, nie? Z tego po prostu tutaj yy, wychodzicie. Yy, no dobra, co w tym tygodniu się udaje? Co w tym tygodniu się udaje? Zobaczmy dwójką. Co w tym tygodniu się udaje? No jest to jakiś smutek, no ale udaje się odejść, słuchajcie. Naprawdę udaje się odejść w tym tygodniu od kogoś bądź czegoś ciekawe. No, udaje się odejść, albo przynajmniej podjąć taką decyzję już naprawdę solidną o tym odejściu, bo w Szóstce Mieczy mamy odejście, odpłynięcie, uspokojenie wód, tak bym powiedziała, uspokojenie wód, to znaczy, że ta kobieta tutaj zwykle zostawia no, mężczyznę, tak? Pakuje walizki, zabiera dziecko i odchodzi. Nie tylko. Szóstka mieczy, no to jest też poszukiwanie wolności, nowego partnera, nowego zawodu, nowej pracy, wyjazd gdzieś. Często tutaj i tutaj jest wyjazd. Tu może być jakieś pożegnanie z kimś, kto was oszukał? Literalnie żegnacie się z kimś, kto was oszukał. Raz na zawsze, tu już widzę pożegnanie, raz na zawsze w kole fortuny. Tu już nie ma powrotów, nie? I tu po prostu jest rozstanie. Yy, I to kobietę, widzę tutaj yy, dwie energie. Kobietom będzie łatwiej, mężczyznom trudniej się będzie z czymś bądź z kimś rozstać. Męż w mężczyznach jest więcej bólu i cierpienia z tego powodu. Być może zostaniecie postawieni przed faktem dokonanym, taką decyzją, na przykład ze strony kobiety, to może tak być. Albo nie, po prostu podejmiecie tę decyzję, ale jednak z bólem serca będzie trudniej. Kobietom widzę, będzie łatwiej, nie? Od czegoś, od kogoś odejść, czy pracę opuścić, czy cokolwiek innego. Jest to jakaś taka decyzja pokazana, yy, która mówi o też yy, o końcu jakiegoś niepokoju, prawda? Dla kobiet, zwłaszcza, dla kobiet, zwłaszcza widzę tu jeszcze yy, jakąś taką nową propozycję. Nową propozycję, trudno mi powiedzieć jaką, bo tutaj karty nie określają, czego by ta nowa propozycja mogła dotyczyć. Na pewno jakaś propozycja pomocy oparcia i wsparcia. Tak. No, będzie jakaś pomoc ze strony kogoś najprawdopodobniej. Propozycja pomocy, po prostu widzę propozycję pomocy. No dobrze, zobaczmy dalej. Co się tutaj ewentualnie nie uda, bo zawsze jest taka opcja tutaj przy tych takich fanatycznych jakichś energiach z zewnątrz. Co tutaj się nie uda? A to może być tak paradoksalnie, tak jak pytałam u jedynek, co się nie uda, i poprzez podwójne zaprzeczenie wyszło, że się uda, właśnie <laughs> co się nie uda. Aha. No tutaj ciężko będzie z uzyskaniem takiego całkowitego spokoju, bo to jest brak równowagi pokazany, tak? czyli co się nie uda. Uda się tutaj z pewnymi, może tak zacznę, od, jeszcze raz wrócę do tego, co się uda. Uda się tutaj właśnie pożegnać jakieś takie ciężkie sytuacje, uzyskać pomoc od kogoś, wesprzeć się, oprzeć się właśnie na tej arcykapłance ze smutkiem prawdopodobnie tutaj coś się żegna, ale coś się żegna, jakieś puste słowa albo też najzwyczajniej plan, który jest jakiś nierzeczywisty i nierealny, natomiast to, co się nie udaje, no całkowitej równowagi nie będzie, nie? Tu jeszcze nie ma szału, bym powiedziała. No, brak umiarkowania, brak równowagi, nie udaje się. No to, co chyba jest najważniejsze, ponieważ no bez tej równowagi emocjonalnej uczuciowej, mentalnej, jakiejkolwiek innej. Po prostu ciężko żyć. No i tu widzę właśnie taką optykę, gdzie wy dla jakich... szukacie po prostu przeciwwagi. Ja myślę, że będzie trudność ze znalezieniem tej przeciwwagi w tym akurat momencie, tak? No, czyli może być tak, że na przykład o co chodzi? Że może na przykład zrezygnujecie z jakiejś pracy, albo z jakiegoś człowieka, albo właśnie, y, zaczniecie obmyślać jakiś nowy plan y, działania, bo widzicie, że, no nie da się już tak dalej. Tu jest, y, koło fortuny się kręci, tak? Czyli konieczna jest jakaś zmiana. To widać. Konieczna jest jakaś zmiana. Natomiast właśnie tu trudno dostrzec jakąś przeciwwagę, nie? Stan równowagi tutaj, yy, tutaj i bardzo trudno jest yy, określić, co może być tą ożywczą zmianą w stosunku do tego nieruchomego, statycznego anioła, bo tu widzę konieczność ożywczej zmiany, a anioł jest statyczny i nieruchomy. Yy, no więc yy, to jest też karta strzelca, nie? Może się nie udać relacja ze strzelcem dla dwójek na przykład. Może być bardzo trudna. Mamy tu ogrzewanie i chłodzenie. Ogrzewanie i chłodzenie. Może być trudna relacja z tym męskim czynnikiem. Strzelec się tu pokazuje albo jakiś znak powietrza, bo dużo mieczy jest. Ewentu najwięcej mieczy. Ewentualnie, no tu może być jeszcze ym, taka energia. No w kielichach, tak? to te, Ten trygon wody. Ale nie musi, nie musi. Ym... Trudno tutaj będzie, kochani, w tym tygodniu dopracować szczegóły, tak bym powiedziała. Jakich, zmiana jakiegoś planu, która tu jest pokazana, już jakiegokolwiek, tak ogólnie rzecz ujmując, zmiana jakiegokolwiek planu yy, napotka w tym tygodniu na trudności z dopracowaniem szczegółów. Z dopracowaniem szczegółów. Yy. Dokładnie tak. Bo to jest takie odpowiednie dobieranie i łączenie składników. No i tu trudno będzie. Tu mi się teraz kucharz przypomina, taki, który musi do garnka w odpowiednich proporcjach wszystko wrzucić, bo jak zupę przesoli, yy, no to cóż, może wyjść z tym, tak jak tu w tych dwóch kartach, z podbitym okiem, nie, albo wylecieć z pracy. Tak metaforycznie. Dobrze, kochani, zobaczymy wobec tego tutaj syntezę. Wynik dla dwujeczek. Odwrócona piątka mieczy. I tu macie odwróconą piątkę mieczy, proszę bardzo. I taki jest wynik. Z czego wychodzicie z wyścigu szczurów? Opuszczacie jakąś niezdrową konkurencję. Dokładnie, kochani. Wychodzicie właśnie z jakiejś energii wysoce konkurencyjnej, niedobrej dla Was. To jest, to jest pokazana taka sytuacja, kiedy mówicie koniec, dość. Ja nie dam sobie już więcej wbić noża w plecy. Nie pozwolę. Nie pozwalam. Tutaj tak się mówi, tak? To jest ciężka energia, ale przy, przy, w tej odwróconej karcie jest o tyle dobra, że zawsze pokazuje oczyszczenie z czegoś. Wy się po prostu oczyszczacie z czegoś. Jest energia powtórzona, czyli to jest bardzo ważne w tym tygodniu, widzę. Bardzo ważne będzie oczyszczanie się z energii toksycznej, z jakichś kłamstw. Wie, wiecie co? Oczyszczanie z zarzutów. Być może zostaliście właśnie gdzieś tam przez kogoś oczernieni, tak? I teraz tutaj wychodzicie właśnie tacy oczyszczeni z zarzutów, tu pokazuje się zwrot, ale też pokazuje się przebaczenie. I teraz tylko pytanie, kto komu przebaczy? Wy im, czy oni wam? Bo pokazuje się tutaj możliwość przebaczenia, aczkolwiek brak umiarkowania, od razu mówię. Czyli to nie będzie tak cacy do końca. Nie, 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 nie. Przebaczenie tak i jednakże z takiej zasadzie ograniczonego zaufania. Tu zdecydowanie, mhm. Dobrze, kochani. Zobaczmy wobec tego radę dla was. Radę. Rada dla dwujeczek. Rada dla dwujeczek na ten tydzień, żeby nie zwariować. Rada dla dwójeczek. Sprawiedliwość. Dąż do sprawiedliwości. Być może rzeczywiście będziesz musiał się gdzieś... Zwłaszcza przy tym braku umiarkowania, bo to często jest właśnie też przy tej karcie tu i tu, może być jakiś sąd, nie? Albo rodzinny, albo słuchaj, sąd kapturowy, albo sąd w pracy, albo sąd gdziekolwiek, też taki inny. Czy w ogóle walka z urzędem, bo tu w sprawiedliwości może być jakaś walka z urzędem. Jaka jest rada? Bądź sprawiedliwy, działaj sprawiedliwie, broń. Broń yy, też. Yy, siebie, broń. Siebie broń. Bo tu, skoro tutaj mamy oczyszczanie się z zarzutów, czy w ogóle jakieś oczyszczanie terenu, jakiejś sytuacji, wychodzenie z trudnych, toksycznych sytuacji. I widać, że tu właśnie trzeba będzie się poddać jakimś zmianom, że one są nieuchronne, i od czegoś bądź kogoś trzeba będzie odejść, wyraźnie tu widać. A może jakaś kobieta tu ma ochotę na rozwód, bo widzę tutaj kobietę arcykapłankę, która jest oszukiwana przez męża, i ona szuka pomocy. Właśnie w urzędach czy wśród przyjaciół zmiana jest nieuchronna, no i rada jest taka: skieruj sprawę do sądu, tak, już czas najwyższy. Taka jest rada. Może trzeba będzie się rozwieść, bo nie ma innego wyjścia. Więc jeżeli kobieta oglądająca, gdybyś miała taki dylemat, czy ten tydzień będzie na to dobry, żeby na przykład złożyć pozew rozwodowy, to mówię ci tak, idealny. No może być, to nie musi, bo tu naprawdę opcji jest bardzo dużo. Generalnie jest do czego zachęta? Żeby się trzymać litery prawa, żeby działać sprawiedliwie. No teraz, tak mówiąc o tym prawie, to sama się z tego śmieję, bo. <laughs> Dobra, temat długi, szeroki. Nie chce mi się nawet już o tym mówić, bo zacznę się denerwować i po co? Bo temat znam z autopsji. No i teraz, kochani, cóż ta sprawiedliwość tutaj Wam jeszcze radzi? Umiejętność taką oceny, umiejętność oceny, tak, czyli wyważenie po prostu przeciwstawnych opinii. To, co ja tutaj mówiłam właśnie o tym, tym, tej trudności, między zdolnością poznawczą sposobem wyrażania uczuć, może być trudność z artykułowaniem, czyli możecie mieć trudność z, na z napisaniem czegoś, z publikacją, z napisaniem jakiegoś pisma, jakiegoś wniosku. To też słuchajcie, zwróćcie się do osoby, która się na tym zna, żeby wam pomogła, nie? Bo może sami, sami możecie mieć z tym trudność. Dobrze, kochani. Myślę, że to wszystko. Tu już chyba nic więcej nie będziemy dodawać. Bardzo tutaj istotne jest po prostu takie, żeby sobie w tym tygodniu zdać sprawę przy tym, w tych kwestiach tutaj, zaufania. To tak czuję, że to będzie najważniejsze, tak naprawdę. Yy, żeby yy, zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteście sami, że nie jesteście sami, tak? Że po prostu yy, jakiś wyższy porządek też nad Wami czuwa, że co się dzieje, po coś. W kole fortuny w karcie karmy. I tutaj w tej sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest kartą karmiczną również. Również. Yy, więc to, co się dzieje w tym tygodniu, Wychodzenie tutaj, właśnie z jakiejś sytuacji wysoce konkurencyjnych, z jakiegoś wyścigu szczurów, ma wam pokazać wyższy porządek i to, że da się uzyskać to, z czym była trudność, bądź jest brak umiarkowania, a tu tak naprawdę macie umiarkowanie i jest też rada i zachęta do tego, tak? Żeby być dobrym, żeby być honorowym, żeby być prawym, żeby mieć zasady, działać w imię zasad sprawiedliwie bez uprzedzeń bez uprzedzeń bo słuchajcie to może też chodzić tylko o to żeby być honorowym prawym nie oszukiwać i działać bez uprzedzeń też jest taka opcja nie bo tu naprawdę scenariuszy jest multum także sobie po prostu spróbujcie dopasować z tych wielu wielu historii które wam opowiedziałam wybrać sobie tylko tę która najbardziej to was przemawia i pasuje do was oki okay? Dobra, lecimy dalej. Trójeczki. Trójeczki, trójeczki. Co tu, trójeczki mają, nie wiem co tutaj, trójeczki? Strefa komfortu. Aha, no to zawsze albo wyjść poza strefę komfortu, albo stworzyć sobie nową jakość strefę komfortu i bezpieczeństwa, której nie macie. Tak teraz słyszę, że. O, te, te trójki też będą miały trudność z rozpoznaniem. W generalnie wszyscy, słuchajcie, będziecie mieli trudność z jakimś rozpoznaniem w tym tygodniu. A wy akurat z czym? Hmm. Prawdziwe potrzeby duszy? Hmm. Rozpoznanie stanu uczucowego? Coś takiego tutaj czuję, że może być. Doprecyzuję o co chodzi z tą strefą komfortu. A nie ma strefy komfortu, właśnie o to chodzi. Że bardzo was ten tydzień pokaże wam właśnie. Jak bardzo niekomfortowo się czujecie, że brakuje tego słońca, nie? Jest noc, tu jest właśnie księżyc, który. Jest słońce, które świeci w ciemnościach. Jest ciemno. I tu jeszcze sierp tego księżyca. Pełnia się zbliża tak w ogóle. Tu słońce nam się odwraca. Zawód, rozczarowanie. Część trójek ma problem. No tak, czuję właśnie, że znaki ognia, bo to słońce, to jest karta lwa. Znaki ognia, a nie tylko, mogą mieć tu problem z takimi kwestiami jak prześladowanie przeszłością, wciąż i wciąż. Energia z przeszłości to jest energia rozpadu. Słońce nie się świeciło, były rozstania, były rozpady, małżeństwa, były różne historie. Utrata dziecka mogła być, kobiety jakieś mogły utracić dziecko dosłownie, bo często tak tutaj jest to pokazane w odrzuconym słoneczku. Ale generalnie tutaj chodzi o właśnie taką yy, rozczarowującą jakąś sytuację, gdzie te nasze potrzeby yy, nie realizują się, albo sami nie potrafimy nawet określić tych swoich potrzeb, przynajmniej w tym tygodniu, bo to tak sytuacja wygląda. Yy, Naznaczona jednakowoż jakąś przeszłością, jakąś przeszłością, energią z przeszłości. Ja myślę, że, to, że, że tego słońca było za mało w przeszłości, a, a nie wykluczam, że w tym tygodniu może być dużo lepiej. Sprawdźmy to po prostu, jaka będzie energia dominująca, bo ja tu chciałam do, doprecyzować strefę komfortu i wyszło mi, że po prostu nie ma tej strefy właśnie komfortu. O to chodzi, że wy się nie, czu, nie czujecie komfortowo i to jest w zasadzie punkt startowy, punkt wyjścia. A teraz będziemy badać dalej. Energię dominującą tygodnia. Energię dominującą tygodnia. Wokół ciebie. Księżyc. I tu mamy księżyc. Tu jest dużo nocy, mało dnia. Mało światła jest w tych kartach. Karta światła się odwraca, i tu znowu mamy dwie karty nocy. Taki mrok duszy jest tu pokazany. Dusza, dusza. Dusza jest dosyć mroczna i cierpiąca. Przynajmniej w tym tygodniu dusza jest mroczna i cierpiąca. A co ja tutaj porobiłam jakieś karty? Mi się tu zapodziały z innej talii. Dobra, już nie ma. Mroczna i cierpiąca dusza. Energia dominująca to jest energia jakiegoś, tu też mamy pełnię księżyca. Bliżej pełni widzę taką sytuację, że coś jest niejasne. Jakieś są sprawy poukrywane, kurczę, no nie wiem o co chodzi. Jakieś są sprawy poukrywane, są jakieś niejasności, coś dobrze byłoby wyjaśnić, tu sporo, tu po prostu tu jest mało, mało rzeczy oczywistych, a wie, jest więcej znaków zapytania właściwie w, na jakikolwiek temat. Więc po prostu, trójki, so, po prostu zastanówcie się, yy, co by, czego chciałybyście się dowiedzieć, a czego nie wiecie, tak? Co jest iluzoryczne, bo często tutaj w tej karcie księżyca są rzeczy. Iluzoryczne, jakieś iluzje, jakieś takie odmienne stany świadomości. Tutaj często pokazuje się energia yy, nocy czasu, czyli, czyli właśnie yy, trzeba się zapytać też samych siebie, co wzbudza mój lęk, co wzbudza mój lęk. Yy, tu może być jakiś lęk, wiecie? Złudzenia, sny, lęki. Może jakaś irracjonalność. Hmm. To jest taka energia wokół Was. Jeśli chodziłoby tylko o jakieś sny. No ale tak, skoro tutaj mamy odwrócone słońce, to ja bym powiedziała, że po prostu. W... Nie wiadoma. No po prostu nie wiadoma. Tu nic nie wiadomo i tu nic nie wiadomo. W odwróconym słońcu też nic nie wiadomo. <laughs> po prostu. Ym... Deprymuje Was w tym tygodniu. Wielka, niewiadoma na jakiś temat. Tak to widzę. Bo i odwrócone słońce, i, i księżyc w pozycji prostej mówi o jakimś złudzeniu, albo po prostu wielkiej, niewiadomej, i widać, że nie czujecie się z tym komfortowo. Mhm. I jest tu trudność właśnie z rozpoznaniem. I teraz tak. W takim razie, do czego będziecie wzywani, bo tu widzę, że to jest taka energia instynktowna. Która będzie Was wzywała albo do pokonania strachu, jakichś ukrytych lęków, albo do yy, zmierzenia się z jakimś złym przeczuciem. Bo tu mogą być jakieś złe przeczucia, i one wcale nie muszą się potwierdzić, ale trzeba będzie po prostu zmierzyć się yy, z tą niewiadomą. I teraz, tak, albo zapytać i się dowiedzieć, jeśli jest taka możliwość. Albo spróbować odkryć prawdę, w jakiegoś takiego detektywa się zabawić i rzeczy samej posprawdzać. Albo jeszcze inaczej, to jest karta ryb, a ryby są pełne zrozumienia w związku, i intuicyjności, i emocjonalności. Więc z pełnym współczuciem, z łagodnością i też z pomysłowością można podejść do sprawy i po prostu yy, spróbować się czegoś dowiedzieć. No, nie wiem czego. Nie wiem czego. Widać, że są niejasności. I taka jest energia dominująca. Zresztą jeszcze doprecyzuję, dlaczego tutaj mamy tyle niejasności i strachu i lęku. Dlaczego? Wynika to z y, jakiejś odpowiedzialności i pułapki. Hm. Ciekawe. Ta wielka niewiadoma i brak tego jasnego blasku, albo silny strach i lęk wynika z... Y, Przeciążenia. W dziesiątce była macie jakieś poczucie ciężaru. I tu właśnie nie ma komfortu, i tu nie ma komfortu, wręcz przeciwnie, jesteście przeciążeni, jakaś część trójek jest przeciążona obowiązkami. To jest ciężar, którego nie da się już unieść, czyli. Może być to ciężar tej niewiadomej, <grytanie> która powoduje, że aż upadacie na twarz. Yy, albo do, do, dosłownie słuchajcie. Nie, nie, Podział kompetencji jest jakiś niejasny, nie wiadomo co robić, na was jest wsz wszystko jest zrzucane, nie? Nie ma jasnego podziału kompetencji obowiązków. W związku z tym wszystko jest na waszej głowie. Wszystko. Y czyli y pułapka odpowiedzialności za rodzinę, za finanse, za pracę i tak dalej, i tak dalej. No, tu jest jeszcze coś takiego. Także y powiedziałabym, że przytłoczeni będziecie właśnie jakąś taką Sytuacją niepewności bądź yy, braku stabilności, która wynika z tego, że za dużo, za dużo się dzieje, za dużo, za dużo dźwigacie, za dużo, zdecydowanie i to Was przytłacza. No dobrze, to jest tak bardziej wokół Was, co ma wpływ na efekty, ale yy, zobaczmy energię transformującą. Transformującą, czyli to, co w Was w środku, zmienność, tak. Zobaczymy to co w was tutaj, co was transformuje w tym tygodniu odwrócony świat. No i tutaj coś dobiega kresu, coś dobiega końca. Yy, wy nie macie ochoty tutaj czegoś już ciągnąć, za dużo jest sytuacji nieprawdziwych, kłamliwych albo niepewnych, odbierających wam komfort, poczucie bezpieczeństwa. A tymczasem coś tu nie może się skończyć, cykl się nie może yy, zakończyć. Świat się odwraca, tak jakby nie można było czegoś zakończyć, a zakończyć trzeba. Zdecydowanie zakończyć, zakończyć trzeba. Czyli powiem Wam tak: yy, nie będzie zakończeń w tym tygodniu. Nie będzie. Nie będzie. Jeśli mielibyście ochotę na kres czegoś, nie wiem czego. Naprawdę nie wiem. W związku pracy, zrzucenia tego ciężaru, to powiem Wam tak: będzie ciężko. Będzie ciężko. Odwrócony świat mówi, że nie, nie, słuchaj, jeszcze to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie ten upragniony koniec. Nie. Bo widzę, że jakiś koniec tutaj jest upragniony, natomiast to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Tu brakuje tego gestu radości, tu brakuje tego zakończenia. Świat się odwraca w związku z tym, coś jeszcze tutaj jest do zrobienia, czyli powiedziałabym tak, skoro nic się nie dzieje bez przyczyny. I ten cykl się domknąć nie może. Widocznie po prostu musicie jeszcze powrócić w miejsce. Yy, jakieś stare miejsca, jakieś w, w sytuacje. Do... Słuchajcie, może będziecie w tym tygodniu musieli powrócić jeszcze do jakiejś sytuacji z przeszłości bądź miejsc z przeszłości, żeby z czym coś zakończyć. Bo tu widzę, że coś nie zostało do końca zakończone, bądź rozwiązane. Sporo osłabienia, widzę sporo stresu i takich opóźnień, nie, w ogóle opóźnień, więc to może być jeszcze taka inna opcja, że po prostu chodzi o opóźnienie w czymkolwiek, czyli żebyście mogli tutaj zakończyć i przejść na kolejny etap. No to w tym tygodniu nie możecie z czymś zakończyć. Jest opóźnienie, jest opóźnienie. No i tyle. Co w tym tygodniu wobec tego ci się uda? Bo opóźnienia opóźnieniami wyraźnie zostały pokazane, trudno tutaj przetransformować cokolwiek, gdy się nie może zakończyć, chociaż jest na to ochota. W związku z tym, no zobaczmy, spróbujemy zobaczyć, co dobrego tu będzie, co ci się uda. Hmm, Król Mieczy, no przede wszystkim uda się wiesz, co no obiektywnie i rozsądnie podejść do sprawy, Jest najprawdopodobniej. Yy, może nierozsądne byłoby tutaj już finalizowanie czegoś. Może to opóźnienie, po coś jest, tak? Udaje się tutaj. Na przykład, nauka się udaje. Jakieś projekty naukowe się mogą udać. Jeśli jesteś naukowcem albo lekarzem, to jeszcze wiecie, co, jest takie opóźnienie w leczeniu też, ale tu może być coś takiego, że po prostu yy, uda się przesunąć termin operacji na przykład. o I to z jakiegoś powodu może być dobre. Nie wiem, tak mi to wygląda. Że przesunięcie terminu jakiegoś zabiegu, nie? Może chirurgicznego czy innego. Yy, i, I to najprawdopodobniej będzie dobre, akurat. Yy, co jeszcze tu może się udać? No, mówię, właśnie projekty naukowe, yy, wszystko to, co wymaga. Czy w ogóle, słuchajcie, spotkanie z prawnikiem, to się udaje. Na przykład tu nie można czegoś sfinalizować, bo jeszcze coś jest niegotowe, trzeba dopracować szczegóły. Dużo jest niejasności, dużo pytań, nie? I tu może chodzić też o, o, o pracę sądów. Tutaj może chodzić o prawnika, o adwokata, czyli może się udać właśnie spotkanie z tą osobą i, yy, no i po prostu załatwienie jakichś spraw procesowych, coś takiego, nie? Tu się po prostu to udaje. Także nie jest to jakaś tam zła energia. Mm. Tu nie ma, nie ma odcięcia definitywnego, nie ma jakiegoś takiego już rozwiązania spraw. Sporo tutaj jest logiki, sporo, sporo perfekcji w tym, tym Królu Mieczy. On zdecydowanie jest kimś, to jest specjalista, fachowiec, więc gdybyście właśnie musieli skontaktować się z jakimś fachowcem, który Wam coś doradzi, bo tu często jest właśnie mentor jakiś taki doradca też. No to tutaj macie taką maksymę, wiedza jest mocą, nie? Wiedza jest mocą, yy, a tu jest sporo niewiedzy i wątpliwości. Tu jest niewiedza i wątpliwość, tu jest niewiedza i wątpliwość, a tu wręcz przeciwnie. Jakaś wiedza bezkompromisowa, po, dzięki niej będzie można pokonać wszelkie wątpliwości. Czyli to będzie po prostu to, co Wam się udaje, to jakaś precyzja, bezstronność, logika, tak reasumując, czyli dokonywanie moi drodzy kochani wyborów w życiu w tym tygodniu, które opierać się będą na logice i na racjonalności. Także w sumie dobrze, nie? No, a poza tym, to jest też osoba, która dochodzi do prawdy, więc niewykluczone, że sprawy, które były poukrywane, wyjdą na jaw, i Wy tutaj dojdziecie do tej prawdy. A często pokazuje też też prywatny detektyw. Może to niektórym się przyda. No to jeżeli by były wątpliwości czy na przykład to byłby dobry pomysł zatrudnić prywatnego detektywa, to karty mówią tak, super pomysł. A co się w takim razie może nie udać? Odwrócona gwiazda, czyli znowu na zasadzie zaprzeczenia. To co się nie uda? Powiedziałabym, że. Yy, wiecie co? Yy, ja widzę sporo zwątpienia w Was, bo tutaj i tutaj widać i w tych trzech kartach, tak? W, tej, w tym, tym dyskomforcie sporo jest zwątpienia i wiary, właśnie, że cokolwiek się może udać, i nie tylko w tym tygodniu. Sporo jest tu rezygnacji, tak? W jakiś sens, jakiegoś przedsięwzięcia, sporo rezygnacji związanej z tematem miłości też, prawda? Że prześladuje was jakiś pech, gdzieś to w podświadomości jest w księżycu. Yy, więc na zasadzie zaprzeczenia ja widzę, że do kolejnych spraw udanych yy, dołącza przywrócenie, wiecie co, yy, wiary w to, że nawet jakieś opóźnienia mają sens, że tu po prostu trzeba więcej logiki i precyzji. To, to się udaje, tak to widzę. Mhm. Synteza teraz tego tygodnia dla trójeczek, synteza, zobaczymy, efekt asmieczy w pozycji prostej. Któryś tam jedynka czy dwójka miała w pozycji odwróconej. Asmieczy tutaj pokazuje w pozycji prostej, że właśnie jakieś sprawy, które wymagają precyzji, logiki, wyznania prawdy, bo tu właśnie było sporo nieprawdy albo, albo lęku, nie? I to Was obciążało. No to zdecydowanie widzę, że to jak najbardziej należy do spraw udanych w tym tygodniu. Jakaś prawda tutaj wychodzi na jaw, bo As mieczy jest ase, jest, jest, ym, to jest miecz prawdy. To jest miecz prawdy, czyli. Albo ten król mieczy wam pomoże. Rzeczywiście z, z urzędu, nie? W dochodzeniu do, 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 do prawdy. Yy, albo po prostu, jeżeli nie chodziłoby o konkretną osobę. No to tutaj mamy dojście do prawdy, coś zostaje objawione. Jakieś takie najprawdopodobniej uspokojenie będzie na koniec tygodnia, wynikające z. bo tu tak, tak nawet usłyszałam, wiecie, taki oddech ulgi, taki ów, tak jakby po prostu najgorsze już minęło, najgorsze mam za sobą, najgorsze mam za sobą. Takie będziecie mieć poczucie w końcówce tygodnia. Bo faktycznie, coś mogło się wydawać takie bez, że dużo przeszkód było, nie dużo strachów, że, że właśnie mam pecha, pech mnie prześladuje, rezygnacja, tak, dużo pesymizmu. I to związane właśnie z, z przeszłością najprawdopodobniej, gdzieś ta przeszłość tak, tak się za mną ciągnie i mnie dobija. Natomiast tutaj jest taki oddech ulgi, dlatego że to jest jakiś rodzaj takiego odkupienia, w tym Asie Mieczy. Odkupienia jakby takich swoich, słuchajcie, dawnych grzechów, tak ja to widzę. Czyli po prostu. W sumie to fajnie to wygląda, bo tu jest taka energia, że jakaś sprawa, która się przyciąga przedłuża w czasie. Ona zmierza y, małymi kroczkami do przodu, posuwa się w tych dwóch kartach, posuwa się naprzód. Y, a dlaczego tutaj za nastąpiło zatrzymanie? Bo ona zmierza w nowym kierunku, tak, tak naprawdę. Jakiś kierunek tutaj się zmienia, kierunek się zmienia, zmiana kierunku jest po prostu konieczna. Tu jest nowy pomysł, nowy kierunek, i tu o to chodzi, tak? Być może ta stara metoda, stary sposób, kierunek, który obraliście na realizację, właśnie wyjście ze zwątpienia, utraty nadziei i na realizację jakiegoś pomysłu, ten kierunek nie był dobry. Ja tak czuję, że ten król mieczy wam tutaj y, tę drogę rozświetli. Albo ta osoba, albo, albo jeśli nie, o, nie osoba, to po prostu jakieś inne spojrzenie na sprawę. Tu mamy jakiś inny kierunek lepszy w dodatku lepszy, zdecydowanie lepszy. Rada od kart, poproszę, dla trujeczek. Rada. Rada od kart. Odwrócona ósemka mieczy. Yy, no właśnie, przestać się bać. Yy, przestać uprawiać czarnowictwo, bo widzę, że nie ma podstaw. Nawet jeżeli tutaj będą jakieś opóźnienia, to karty mówią, że ty nie masz powodu tak naprawdę, żeby, żeby dalej wątpić że opóźnienie jest konieczne. Spójrz, spojrzeć, spójrz, spojrzeć. spróbuj, spróbuj, trójeczko, spojrzeć obiektywnie i rozsądnie na całą sprawę, yy, dlatego, że tu widać jakiś nowy kierunek, nowe sposoby, nowe metody działania, lepsze. Stare się nie sprawdziły, bo stare doprowadziły, że utknąłeś w strefie dyskomfortu, a nie komfortu i przestań uprawiać czarnowictwo. A przynajmniej w tym tygodniu. No, przestań, przestań tutaj uprawiać jakieś czarnowictwo. Yy, ta odwrócona ósemka mieczy mówi o takim wyjściu z niepokoju. Yy, tu jest za dużo myśli, tutaj myśli po prostu się kotłują. Tu się myśli, myśli i myśli bez przerwy. Bez przerwy się myśli. To jest taka pułapka umysłu, która no właściwie to jest taka pajęcza sieć, która was więzi, trujeczki. To jest wasz umysł jest pokazane, że prawdziwym, wiecie, co może być jeszcze taka opcja, na koniec widzę to wyraźnie, że tym waszym więzieniem największym to jest wasz umysł, on was naprawdę zniewala i w tym umyśle to się tutaj dopiero dzieje. W odwróconym słońcu i w księżycu to jest po prostu, no powiedziałabym, że yy, za, za dużo nieufności, tak? Tu jest ukazana taka nieufność, tu jest pokazana Yy, właściwie sami sobie robicie krzywdę, nawet tu tak widzę, nie? Czyli koniec z czarnowictwem, koniec z uprawianiem yy, takiego samosabotażu, bo tu taki sab sa sabotażysta siedzi w, waszym, w waszej głowie, sabotażysta, i on ciągle mówi: Nie, to się nie uda. Co ty, kiedyś się nie udało, bo widać, kiedyś się nie udało. No to teraz też mm, nie ma nadziei. Nie ma ja mam pecha, w miłości się nic nie ułoży, coś tutaj właśnie się opóźnia, z czymś nie mogę ruszyć. No to też mi to nie wyjdzie, cokolwiek by to było. To mnie już po prostu dobija w tej dziesiątce buław, nie? A tu karty mówią: więcej logiki, więcej rozsądku. Przestań tak karmić tego samosabotażystę, tego wewnętrznego krytyka, który ciągle ci mówi, że się coś nie uda, że ci coś nie wyjdzie. Tu jest pokazany nowy kierunek myślenia, też. Nie tylko idea, pomysł, czy praca naukowa, czy, czy pomysł na, na magisterkę, czy doktorat. Nie, tu może być zupełnie mniejszy kaliber. Zmiana po prostu kierunku i sposobu myślenia, tak? Mniej ponurego nastroju i powiedziane, tutaj masz, żeby. Yy, Uwierzyć w czas odbudowy, w swoją wewnętrzną siłę, a wtedy wrócisz do zdrowia. No, to jest takie, wiesz, żeby no, też za bardzo nie walczyć, nie? Nie walczyć. Ale ze sobą. Ze sobą nie walczyć. Dobrze, kochani, to wszystko. Takie dosyć ciężkie były te czytania dzisiaj na, na nadchodzący tydzień. Zobaczymy. Pod koniec tygodnia, jak to się wszystko zamanifestuje, zawsze jestem ciekawa komentarzy. Nawet nie tyle na początku tygodnia, co na końcu, bo wtedy dopiero widać, czym to było naprawdę. Tak słyszę, jak, jakie były, jak to się w odpowiednim czasie zrealizowało, bo, bo właśnie na realizację też musi być gotowość, odpowiedni czas, to urzeczywistnienie. Życzę Wam, kochani, dobrego, pomyślnego nadchodzącego tygodnia papa pa.